Widzowie, witam was wszystkich przenajserdeczniej na moim kanale. W końcu ja, a nie jakieś inne osoby, słuchajcie, mogą wrzucić tutaj odcinek i mega mnie to oczywiście cieszy, także witam wszystkich przenajserdeczniej. I co, możecie na samym wstępie stawić w ogóle łapkę w górę, ponieważ to naprawdę bardzo dużo pomaga. Także wam dziękuję za wszystkie łapki pod niedzielnym odcinkiem, pod wczorajszym odcinkiem, naprawdę mega mi pomagacie, także mega, mega dziękuję, jesteście naprawdę niesamowici. No i co, pamiętajcie, żeby tutaj stawić łapkę, subskrypcję i wbijajcie na mój kanał vlogowy, ponieważ tam są super vlogi. A dzisiaj znowu będzie taki w sumie vlog na tym kanale, także mega dziwna opcja. Nie myślałam, że na tym kanale kiedykolwiek się taki vlog pojawi, ale tak, widzowie, jest mega dziwna sprawa, ponieważ wstaję dzisiaj sobie rano i moi rodzice mówią, że przyszedł do mnie list. Ja tak sobie myślę, że jakim cudem tutaj do góry, do mojego domu rodzinnego przyszedł do mnie list, skoro ja jestem już tak jakby, wiecie, no wszystkie listy przychodzą do Krakowa, no wiecie o co chodzi, no tam jest, mam wszystkie jakby wpisany adres po prostu tam, także no niemożliwe, że tutaj przyszedł mi jakiś list. No i go dostałam, taką kopertę, wiecie o co chodzi, i w środku dosłownie nie ma nic, ale na odwrocie, słuchajcie, znajduje się coś takiego i jakby nie trudno było rozgryźć, że jest to jakaś lokalizacja. No i przez chwilę zastanawiałam się, o co chodzi, w sensie dlaczego dostałam taki list akurat teraz, wiecie o co chodzi, to jest trochę dziwna sprawa. No wiem, kogo to jest sprawka, możecie napisać w komentarzu, jeżeli wy wiecie. No i w każdym razie mam taki liścik, w sensie takie, jakąś lokalizację, także zaraz wpiszemy to do Google Maps, no i zobaczymy, gdzie nas to pokieruje i po prostu chyba będziemy musieli się tam udać. I ogólnie jeszcze wygląda sprawa tak, że ja tego nie zauważyłam wczoraj, ponieważ wczoraj jakoś tak byłam mega, no to był nie mój dzień zdecydowanie, słuchajcie, wczoraj po prostu próbowałam się ogarnąć i jakoś tak po prostu miałam big as doła i to był, słuchajcie, wiecie, no na delay, słuchajcie, w słuchawkach, cigarette, after sex i tak dalej, ale rano wstaję i patrzę się, że ktoś do mnie napisał na Facebooku, jest to Mr. Filip Szczypka, czyli Szczypson oczywiście, także napisał on do mnie taką tutaj wiadomość, która się sobie wyświetli, a ja ją wam przeczytam, w sensie wiadomość, po prostu napisał do mnie, że, czekajcie, muszę to znaleźć, okej. Okay. Hej, dostałem taki list od Lucyfera, ponoć da nam szansę na odzyskanie kanałów, ale musimy jakoś współpracować, więc jeśli cokolwiek od niego dostaniesz, od razu mi wyślij, bo może się to przydać. No i jak widzicie, stoi ten list, witaj, przyszedł czas, by się bliżej poznać, jak pewnie zauważyłeś, dostęp do kanału straciłeś nie tylko ty, ale również Milki. To są fakty. Jakby już tutaj teraz na prostu jest sytuacja, ja nie mam dalej dostępu do mojego kanału, w sensie mam na przykład dostęp do kanału Milki Plus, do vlogowego kanału, ale do tego głównego nie mam i po prostu wysyłam Lucyferowi na Instagramie wiadomości, czy mogę wstawić, więc mam nadzieję, że w sumie ten film się wstawi. Mam nadzieję, w sumie ja jeszcze nie wiem, czy on się wstawi. Mam nadzieję, że tak, jakby to się w sumie okaże. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, no to przypał i będzie, cała moja praca pójdzie na nic, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie widzieć ten film. Także jeżeli oglądacie ten film, to mega się cieszę. A jeżeli nie, no to to nie mam wam nic do przekazania. W każdym razie, kontynuując ten list, który Szybson dostał, dam wam jednak szansę, aby odzyskać kanały, ale będziecie musieli ze sobą współpracować, czekają na was ciężkie 3 dni powodzenia. Także mega, fajnie, super opcja, także ja tak myślę, że będę musiała wysłać Szybsonowi to coś, co ja dostałam. Także słuchajcie, ja mu to wyślę, jak tylko sprawdzę lokalizację, także teraz przechodzimy na komputer i sprawdzamy po prostu, co to za miejsce. What is that place? I tam się w ogóle przysłał odcinek na kanał Milki Plus. Także subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie też kanał vlogowy. Dzisiaj tam wpadł odcinek o 10:30 Q&A, także wbijajcie, a my, słuchajcie, lecimy na komputer i sprawdzamy, co to za miejsce. No dobrze, moi mili, ogólnie rzecz biorąc, to jesteśmy, jak widzicie, przy komputerze i mam tutaj właśnie to coś, także będę wpisywać. Wy tego akurat nie będziecie widzieć, jak wpisuję, no ale w każdym razie uwierzcie mi, że wpisuję, więc to jest tak, 49, potem jakieś tutaj, jak nie wiem, jak mam zrobić stopień, nie da się przecież zrobić stopnia, dobra, dam kropkę, 58, apostrof 40, dobra, apostrof 40.8n, i potem jest 18.57 apostrof, nie taki apostrof, tylko taki apostrof 04.0e. I czy jak ja to wpiszę, to będzie coś, nie udało się znaleźć. Ja to muszę, kurde, stopień po prostu jakiś wpisać. Czekajcie, jak jest stopień? Damy stopień, o nie, syty o stopień. Dobra, słuchajcie, stopień. Ale chodzi mi o Celsjusza, dobra, czekajcie, taki, o właśnie, powiecie, że to gdzieś to jest do skopiowania, dobra, jest, pięknie, mamy to, widzowie, Ctrl C. I teraz możemy, widzowie, spróbować jeszcze raz to zrobić, czyli tu będzie 18 stopni, dobra. I tutaj z kolei musimy co zrobić, apostrof po 8, jeszcze taki podwójny, także dodajemy to, ja nie mogę, jakaś geografia po prostu, lekcja geografii z Milki. No i dalej nie, no no way, co ja to źle jeszcze, widzowie, skopiowałam i napisałam, może trzeba zrobić spację między tematem, jest tutaj spacja przecież. Albo razem napisać,
Nie no, widzowie, to są jakieś jaja, co ja mam zrobić? No dobrze, widzowie, nigdy nie będę żadnym tutaj geografem. Nieważne, wpisywałam źle apostrof. W każdym razie tak, mamy tutaj, widzowie, wyświetliła się jakaś lokalizacja. Jest to w Pszczynie. Jest to, z tego co widzę, parking chyba. No, coś tu jest napisane parking, ale gdzie to jest? Ja tak, kurde, dawno tutaj nie byłam, nie potrafię się tutaj odnaleźć. O, tu jest szkoła, do której chodziłam. Skoro tu jest Chrobry, to tutaj jest ta droga. Czyli gdzieś tutaj, ten parking po prawej stronie, okej. A plus minus wiem gdzie. Dobrze, więc w sumie to, szczerze powiedziawszy, wiecie, co jest dziwne, że... Co jakbym była w Krakowie teraz, to też to jakby to jest mega zastanawiające. W każdym razie mamy tutaj to miejsce, ja sobie to skopiuję i no wiem plus minus gdzie jechać, mam nadzieję, że tutaj coś odnajdziemy. Damy tutaj warstwy, w taki sposób to zrobimy. Okej, dobra, ja wiem gdzie to jest, Czaję to miejsce plus minus. Także możemy tutaj skoczyć. Nie wiedziałam, czy to jest parking. Ale faktycznie jest parking. No dobra, widzowie, tam podjedziemy. Mam nadzieję, że faktycznie odnajdziemy tutaj cokolwiek po prostu dla nas, także to zaraz się okaże. Więc co, no lecimy do auta i szukamy jakiejś wskazówki. Dobrze, moi mili, jesteśmy już w Pszczynie, na tej lokalizacji, którą, słuchajcie, jakby wysłał nam Lucyfer i nie wiem, gdzie w sumie zacząć mam szukać. W sensie jakby... Nie wiem, ja po prostu nie wiem, co mam robić tutaj, bo w sumie to nie wiem, czego mam tak naprawdę szukać. Czy też jakichś kolejnych listów, czy może czegoś innego, może jakiś szczypsel będzie schowany, nie wiem, słuchajcie, może, możliwe. Także, nie wiem, rozglądam się tutaj, jeszcze się też rozglądałam, ale w tamtej części nie było nic. Tak jak mówię, nie wiem, co mam tutaj za bardzo robić, także trochę not cool, bo no, tutaj nic nie zostało sprecyzowane, prawda, ale okej, okay, dużo ludzi na nas dziwnie patrzy, ale dobra. Tu jeszcze nie byłam, także tutaj też coś może być. A może po drzewach będziemy szukać? Albo na ziemi. Na ziemi? No nic tam nie widzę, ale tam jak coś będzie gdzieś tam dalej po jakimś w tym lesie. No to idźmy po kolei. Tam coś jest, czekaj. Myślisz, że to jest to, co, czego szukamy? Sprawdź. Okej. Okay. Mam jakieś dwie koperty. Jak one wyglądają, żeby było krzyczy w ogóle. Są to jakieś dwa chyba, nie wiem, listy. Jest pierwszy. To przeczytamy może ten pierwszy. To występuje raz w minucie, dwa razy w momencie, ale nigdy w tysiącu lat. Nie wiem, ale nie buja. Totalnie nie buja. Dobra, a co jest z drugiej? Nie wiem, o co tutaj chodzi. To jest jakaś, nie wiem, zagadka logiczna. Czekajcie, a druga koperta. Tu, jak tu jest też zagadka, to chyba... Inni używają tego częściej niż osoba, do której to należy. Nie wiem, widzowie, to nie jest pozytywny odcinek, szczerze powiedziawszy. Mamy jakieś dwie zagadki, które ja mam co rozwiązać? O co z tym chodzi? Kurde, widzowie, ja nie mam pojęcia. Dobra, chodź stąd, z tego parkingu, bo ja to się boję. To jest niebezpieczne. Otrzymam tutaj różne niebezpieczeństwa. To jest w ogóle skansen w Pszczynie. Mega fajna opcja. Ale dobra, mamy jakieś dwie zagadki, które musimy rozwiązać. Więc teraz sobie na spokojnie przeczytamy, ale pójdziemy do auta, ponieważ tutaj ludzie się dziwnie na nas patrzą. Okej, widzowie, jesteśmy już w samochodzie. Jest ona w ogóle Ania, która jest operatorką kamery i ona będzie mi pomagała to wszystko rozwikłać, ponieważ ja naprawdę nie mam pojęcia. No mamy tutaj pierwszą tą zagadkę, to jest tak, co występuje raz w minucie, dwa razy w momencie, ale nigdy w tysiącu lat. Ja nie mam pojęcia. Co, jakieś narodziny? Nie, nie mam w ogóle sensu. Ja w ogóle nie wiem, jak mam podejść do tej zagadki. Raz w minucie jest, dwa razy w momencie, i dobra, minuta ma 60 sekund, a moment ile ma sekund? Bez sensu to jest, widzowie. Ja tego nic nie rozumiem. To jest za mocne, widzowie. To jest za mocne. Nigdy w tysiącu lat. No to jest bez sensu. No przecież w tysiącu lat jest i minuta, i moment. Skoro raz, czekaj, może minuta, patrz. W minucie występuje raz minuta i dwa razy w momencie, bo moment ma dwie minuty. Ale w tysiącu lat nie występują minuty, bo nie wiem czemu. Nie, no co są. Nie, no bez sensu. Nie masz określonego, jakby, jaki to jest zakres czasu, moment. No wiem. To nie chodzi na pewno o czas w takim razie. Może jakaś sylaba. Albo litera my. Minuta, jedna minuta, my, dwa razy w momencie i nigdy w tysiącu lat. Chyba mamy pierwszą zagadkę, jak myślisz? No i niech się patrzy, ja tutaj rozwiązuję zagadki, które mi dał Lucyfer. Chłopie, ty nawet nie wiesz, z czym to się wiąże po prostu ten odcinek. Pan sobie idzie, dobra. Dobra, to jest M. To jest litera M, mam nadzieję. Napiszę jeszcze do Szczypsona i w ogóle Szczypson mi napisał taką wiadomość, tutaj wam się wyświetla, także mega dzięki Szczypson za pomoc. Ale na całe szczęście udało nam się to rozwikłać, także zaraz muszę mu to wysłać, co z tego mi wyszło. On też na pewno mi myślę, że pomoże jakoś. Także tutaj powiedzmy, że litera M to jest taka pierwsza, że tak powiem, odpowiedź. Mam nadzieję, że dobra. I teraz drugie pytanie. Tu mamy tak.
Inni używają tego częściej niż osoba, do której to należy. Jakby nie było, mam taką zagadkę. Czyli tak, ty używasz tego częściej niż ja. A to jest moje. Nie mózg. Mega funny, okej? Okay? Dobra, czekaj. Papier toaletowy. No to była moja pierwsza myśl. Tak, no popatrz, że masz papier toaletowy. Ja kupuję papier toaletowy, no ale jak są gości, no to inni wiadomo, że używają papieru toaletowego, a ja mniej używam niż wszyscy razem wzięci. Więc to jest pierwsza odpowiedź, papier toaletowy. Ale myślę, że papier toaletowy to jest... Dziwnie to brzmi jak zagadka od takiego ziomeczka. Więc może coś innego. Co jeszcze takiego może być? Inni używają tego częściej, czy są do której to należy. Czego ty używasz mojego takiego dużo? To jest moje. Czas. Czas mojego... No ja też używam swojego czasu przecież. Nie. Kurde, ej, to jest takie trudne. To na pewno nie jest rzecz materialna. To wykluczyłyśmy, no bo to nie może być rzecz materialna. To będzie zbyt proste. Dusza? Bez sensu. Co takiego? A to się jakoś wiąże z tą poprzednią zagadką? Na pewno nie. Znaczy na pewno nie. No wydaje mi się, że nie, no. Chyba, że faktycznie, ale bez sensu. Wydaje mi się, że tym razem nie wiem, czy są w ogóle powiązane i czy wyjdzie z tego jakiś kod na przykład, czy coś, naprawdę nie mam pojęcia, ale musiałam uzyskać już mój kanał, widzowie, żeby to był 100% mój kanał. Dobra, myślmy. Inni używają tego częściej niż osoba, do której to należy. Częściej tego używasz niż ja. Dowodu osobistego nie. Bo go nie masz. Fakt. Prawa jazdy. Nie, może prawa jazdy? No nie, no ja go używam. No ale powiedziałyśmy, że to nie jest rzecz materialna. A no tak, no w sumie rację. No to nie wiem, co w takim razie kurde. Lustro to też rzecz materialna. No myślę, no kurde, no myślę, po prostu mam tutaj burzę mózgów, rozumiesz? Myślę, że to jest takie proste. Zobaczyła lusterko samochodowe. No i myślę, o lustro. Auto nie, no nie, no to naprawdę nie jest rzecz materialna. Serio nie wiem, może jakaś osobowość? Nie wiem. Po prostu nie wiem. No wymyśl to, Ania. No ale co? Ja nie wiem. No Ania, pomóż mi. Nie widzę, to jest tragedia. Może jeszcze... albo może Filip będzie to wiedział i do Filipa napisze. No możesz. No i może będzie wiedział. Inni używają tego częściej niż osoba, której to należy. Nie, to muszę wymyślić. Ja nie mogę, kurde. Jak on to wymyśli, kurde, to ja jestem głupia. Nie może tak być. Ja muszę to wymyślić. Inni używają tego częściej niż osoba, do której to należy. No kurde! To jest takie trudne, widzowie. Nie wiem, do. Masz coś, masz jakieś pomysły? Nie, w ogóle. W ogóle? Serio? Serio. Mam taką pustkę w głowie, nie mam pojęcia. Nie, widzę, to jest tragedia. Jeszcze znowu jakieś ludzie tutaj jeżdżą na tym parkingu i się nie patrzą. VIP, no nie wytrzymam. Jeszcze mi auto obije ten VIP. No tylko spróbuj, wiesz, ziomeczku. Nie mam oczy? Co? No nie, no ja używam oczy. No dobra, ja nie wiem. Dobra, do mnie coś należy i ty tego używasz częściej niż ja. Tak. A ja nie mam pomysłu. Imię! Imię. Imię! Patrz, ja mówię do ciebie cały raz Ania, ty nie mówisz Ania o sobie. Ja mówię, nie mówię o sobie, że Emilka coś tam. Imię? Imię, no dobra. Widzowie, chyba mamy to, mam nadzieję. Nie wiem. Dobra, masz. Ach, oficjalnie masz 300 IQ. Dobra. Czyli tak, czyli imię było w tej, a w tej było litera M. Ej, jak my wyjedziemy? Nie mam pojęcia. Chłop mnie zostawił ogólnie rzecz biorąc. Jakiś VIP. Ziomeczku! Ja to chcę stąd wyjechać zaraz, a chłop mnie zostawił. Wiecie co? Widzowie, to nie jest dobrze. Jeszcze się na nie patrzy jak tutaj. Jak ma ten odświeżacz powietrza. Ej, serio, to jest jakieś jaja. Z tyłu też mam auto. Robimy 24 godziny na parkingu. O, wygląd się. Już zakres. Dobra, zabluruję. Dobra, widzowie. Mamy to, więc napiszę do Filipa. Tutaj pewnie wam się gdzieś wyświetli to, co napisałam do Filipa i jakby nasza rozmowa po prostu gdzieś się wyświetli. Także nice, mega nice. Widzimy się jutro o 18:30 na kanale, bo już kończę odcinek. Myślę, że mogę wrócić do domu. Cieszę się, że rozszyfrowaliśmy te dwie chyba odpowiedzi. Napiszę do Filipa, zobaczymy, co z tym zrobić. Oglądajcie odcinek u Filipa o 19:19, ponieważ tam pewnie część dalsza u niego też coś się na pewno dzieje. Także koniecznie oglądajcie, zapraszam na mój vlogowy kanał, na mojego Instagrama i na mój kanał Milki Plus. Także wbijajcie, my lecimy. No i co, widzimy się jutro. Papa.